Jesteście gotowi na krwawy piątek? 28 sierpnia na żywo w systemie pay-per-view. Witamy Państwa. Wraca Gromda. Krwawy piątek, dokładnie 28 sierpnia 2020 roku. Rozegra się drugi półfinał, bo przypominam, że już Gromda pierwsza za nami i zwycięzca tego turnieju, tej pierwszej edycji, zgarnie okrągłe 100 tysięcy złotych. W studiu współwłaściciel Gromdy, Mariusz Grabowski. Dzień dobry. Człowiek, który kocha walkę na gołe pięści od lat, Artur Szpilka. Witam serdecznie. I komentator Gromdy, Maciej Turski. Dzień dobry. Panowie, jak tak spotkaliśmy się kilka tygodni temu przed Gromdą 1, to dużo było spekulacji, bardzo dużo niewiadomych, wiele znaków zapytania. W tej chwili wydaje mi się, że jesteśmy już znacznie, panie Arturze, mądrzejsi. No, dzisiaj trzeba sobie powiedzieć jedno, że Gromda to wielkie emocje, Gromda to walki do samego końca. Nie do końca jest powiedziane, że zawodnik wszechstronnych stylów walki, jak na przykład kickbokser, który był wicemistrzem świata, może wygrać ten turniej. Wiadomo, że tam było wiele okoliczności, ale wyszedł chuligan, chłopak, który od pierwszej rundy dążył do nokautu i proszę, i pokazało tylko to, że można by to wyłonić przyszłego zawodnika, tylko tak jak mówię, nie ma drogi na pół na pół, albo idziesz w sport, albo po prostu musisz się liczyć z tym, że niestety nie ma dwóch dróg. Ja tak uważam. Czy ty cały czas jako czynny pięściarz, a jednocześnie ekspert, człowiek, który analitycznie patrzy na boks i często gdzieś kłóci się z komentatorami telewizyjnymi na temat fachowości i umiejętności analizy. I jak ty ocenisz poziom tej Gromdy 1, jeśli chodzi o czyste umiejętności pięściarskie? Bez cukrowania to naprawdę fajne. Tam było o tyle fajne, że nawet zawodnicy może nie byli jacyś technicznie uzdolnieni, ale to, że były takie pojedynki, głównie dlatego, że chłopaki dawali charakter, była wojna, były ciosy, także to się kochało. No to, wiesz, ja akurat miałem takie szczęście, nie wiem jak to wyglądało w telewizji, że siedziałem bardzo blisko ringu i mówię, jak ta krew leciała, jak to było słychać. My, pamiętasz, Mateusz, Mariusz, siedzieliśmy tak obok i klin na siebie, jak był ten pierwszy nokaut chyba, to wtedy co padł, Rusek, tak? Czy Rus, tak? Któryś z nich tak padł. Ja mówię, o kurcze, i to tak wygląda naprawdę, no, robota niesamowita. I co później spotkało się z mega fajnym komentarzem od wszystkich kibiców, a który ja cię kręcę, czekamy na następny, jak to się fajnie ogląda, bo każdy z tych zawodników zostawił całe swoje serce, pomimo tego, że mieli jakieś kontuzje dłoni, prawda, bo to są jednak niestety uroki walki na gołe pięści, to dawali z siebie 100% i to się fajnie ogląda w ringu i właśnie w takich telewizji. Mariusz, przed tą imprezą pamiętam nasze kilka spotkań, w zasadzie tak, byliśmy bardzo spokojni o samą formułę, byliśmy bardzo spokojni, jeśli chodzi o jakość produkcji. Potem, poznając ekipę telewizyjną, też byliśmy dosyć spokojni, jeśli chodzi o jakość tego, jak to będzie wyglądać na antenie. Wiedzieliśmy, kto komentuje, Turski, Pindera, i też byliśmy dosyć spokojni. Natomiast chyba takim największym znakiem zapytania, takim no, naszym największym drżeniem było to, jak to będzie wyglądać w ringu. Okazało się, że niepotrzebnie, bo już po pierwszej walce wiedzieliśmy, że to wygląda dobrze, że to się dobrze ogląda. No na pewno tak, o produkcję, o organizację byliśmy spokojni, gorzej było właśnie z tymi walkami. Powiem szczerze, że jak analizowaliśmy nawet fight card i rozpiskę godzinową, to nie wiedzieliśmy co zakładać, bo producent założył, że to będzie trwało na pełnym dystansie, ja go po prostu zmuszałem, żeby to po prostu przekręcał, przestawiał, żeby zakładał, że to będzie trwało dwie rundy. No i tak naprawdę się tak wyszło, że walki trwały maksymalnie dwie rundy. Wiadomo, że tylko przy walce, przy ekstra fajcie jednym wyszła poza czwartą, piątą rundę, która była po prostu planowana w turnieju, ale myślę, że tak, że to wszystko, co przewidywaliśmy, to się sprawdziło. Nawet powiem szczerze, że sprawdziły się te rundy, które też zakładaliśmy, że tak będą. Sprawdziliśmy też wszystkie głębokości oceanu, bo były walki kończące się w pierwszej rundzie, w drugiej, trzeciej, czwartej i też jedna dotarła do tej piątej dodatkowej rundy. Dystans owszem, ale też były walki różne stylistycznie, bo jak nawet wspomniana walka finałowa Tysona z kickbokserem, to było starcie zawodnika, który podszedł bardzo taktycznie z zawodnikiem, który szukał nokautującego ciosu i to wyglądało do pewnego momentu bardzo wyrównanie, bardzo blisko. Wcześniej też widzieliśmy pojedynki zawodników lżejszych z cięższymi, jedni bardziej chaotycznie, drudzy spokojnie. Wspomniana walka Extra Fight Tomka Gromadzkiego przecież z Wiciem, to był pojedynek, gdzie walczyło dwóch pięściarzy i było widać, że to są pięściarze, bo zupełnie inaczej zachowali się w obronie, także nie wiem, czy mamy więcej odpowiedzi niż pytań przed kolejną edycją, bo przecież w kolejnej edycji także zobaczymy zawodników i doświadczonych, i tych mniej doświadczonych, i z lepszymi warunkami fizycznymi, i z tymi gorszymi nieco.
Zobaczymy, ile przyjedzie karetek, bo na ostatniej imprezie było, panie Mariuszu, 4. Teraz co, mamy dodatkowe zamówienia? Powiem szczerze, że było zamówione 2, dodatkowe 2 przyjechały i myślę, że jeszcze było mało. Teraz musimy na pewno wziąć 4 na pewno dodatkowego lekarza, żeby wiadomo, że to bezpieczeństwo tych zawodników jest najważniejsze. Ale myślę, że tutaj wszyscy czekają na tą Gromdę i na te gołe pięści, które tak na początku były krytykowane, a teraz widzimy, że po prostu każdy na nie czeka, bo dostajemy mnóstwo informacji odnośnie gdzie oglądać, gdzie można, czy można na żywo. I powiem tak, że na pewno na żywo też można obejrzeć, bo mamy, wiadomo, elektarny klub Gromda i bilety takie na tą Gromdę możemy nabywać na bilet.pl i możecie na pewno na żywo przystąpić do elitarnego klubu Gromda. Słuchajcie, no to za chwilę sobie porozmawiamy o Gromdzie 2, też o różnych niuansach dotyczących tej imprezy i specyfiki walki na gołe pięści. Natomiast proponuję, żebyśmy tak tytułem wstępu wrócili do wydarzeń z Gromdy 1 z 6 czerwca, bo gala oczywiście była transmitowana w systemie pay-per-view i tak też będzie z Gromdą 2, dokładnie w piątek, 28 sierpnia, podczas tego krwawego piątku od godziny 20. Za chwilę gdzieś tutaj na dole zobaczycie link kanału sportowego. Jeśli chcecie nas w jakiś sposób wesprzeć, to kupcie dostęp do pay-per-view właśnie przez link KS-u. A teraz już przypomnienie tego, co wydarzyło się podczas Gromdy 1. Poznajcie gladiatorów twardych, agresywnych i bezwzględnych. Dobra, akcja, proszę państwa, żołnierza. Poczuł krew, żołnierz idzie do przodu. Tak jest, już trafił lewym. O i kolejny lewy sierpowy. Za chwilę to się może, proszę państwa, skończyć. Od małolata zaprawiony w rozlicznych bojach Christian Tyson Kuźma. Ależ niebezpieczny lewy sierpowy. Teraz kolej trafia prawy, bardzo mocny, tak, chyba doszedł do siebie, ale jeszcze prawy. Na razie spokojny początek kickboksera. Ruski narzuca tempo tego pojedynku i zaskakuje. Tak jest, to się musiało tak, proszę państwa, skończyć. Zbyt szeroko, to jest też wynik zmęczenia. Bardzo szybko też utracić tutaj podemniak kondycję. Albo lewym sierpowym, albo teraz, jak widzimy, podemniak już nie ma ochoty walczyć dalej. Zaskoczył nieco, nie zmienił stylu, celne uderzenie. No. Musi uważać na te ciosy sierpowe Brodacza, który podobnie jak w Rudzie Ćwierćfinałowej robi to samo. Kolejny prawy, za chwilę będzie leżał, koniec walki, knockout. I to jest, proszę państwa, ten, który będzie walczył w finale z kickbokserem Buławdziewiczem. Dynamiczny na nogach. Teraz taka próba ataku przez lewą rękę. Kolejne uderzenia, sporo uderzeń, agresywniejszy. Stawia wszystko na jedną kartę, widzę teraz Kuźma. Natomiast ten cios prosty zahaczył. No, proszę, jednak przez tą gardę. Ciężko jest budować. W okolice łuka trafił. Spojrzał. No, czuję to, jest zawrócony. Christian Tyson Kuźma, zwycięzcą pierwszego półfinału i czeka już na Gromdę 3, gdzie odbędzie się ta wielka walka o 100 tysięcy złotych. To nie jest tak, że do tej pory już za te poszczególne walki Christian pieniędzy nie zarabiał. No, trzeba powiedzieć, że ojcem chrzestnym występu Christiana Tysona Kuźmy w Gromdzie 1 był Artur Szpilka, bo wiemy, że w zasadzie takim rzutem na taśmę Christian wszedł w grono zawodników startujących podczas Gromdy 1. Co cię, Artur, przekonało, żeby poprzeć Tysona? Wiesz co, dostałem tam telefon od koleżki. Słuchaj, jest chłopak, który fajnie się walczy, wysłał mi parę filmików. Mówię, kurde, mój zajebiście walczy, mój akurat będzie pasował do tej struktury walki. Właśnie mówię, no chłopaki się biją, gdzieś wywodzi się, skąd się wywodzi. Ale jeszcze raz zaznaczam, dobrze, że poruszyłeś ten temat. To nie jest tak, że musisz być odpowiedzialny za wszystko. Ja uważam, że jeżeli idziesz już w tą stronę, to się decydujesz, że idziesz w sport, a nie można iść tu i tu. Ja po prostu stwierdzam fakty i mam nadzieję, że każdy z tych zawodników, który będzie chciał iść do tej właśnie następnej Gromdy, skupi się tylko i wyłącznie na tym, że ja idę, ale idę po lepszą przyszłość. Przede wszystkim po przyszłość
dla samego siebie, bo dzisiaj mamy czasy, jakie mamy. Cokolwiek się nie stanie, pyk i kurczę, dziękuję, do widzenia. Wiemy, o czym mówię, tak? Dlatego tutaj jest ewidentnie szansa sportowo. Popatrzcie, nie wiem, czy wiesz, zresztą wiecie dobrze o tym, Tyson już dostawał jakieś propozycje podpisania do boksu zawodowego, więc to też o czym świadczy. To jest szansa dla każdego z takich chłopaków, ale trzeba się określić. Słuchaj, idę w tą stronę, zapominam o tym, co było. Wiadomo, że nie da się od tak zapomnieć, tak? Bo jednak to z tym się identyfikujesz, ale jeżeli już idziesz, dajesz tam 100%, to w jednym kierunku, a nie da się tak. No my też z Mariuszem rozmawialiśmy, nie wykluczaliśmy też jego debiutu w boksie zawodowym. Natomiast no to, o czym mówi Artur. Krystian musi wiedzieć absolutnie, że chce w najbliższych miesiącach, latach swojego życia postawić na sport i tylko na sport. No na pewno tak, bo wiadomo, że wyciągamy rękę do tych chłopaków, chcemy ich po prostu promować, żeby po prostu mieli i tą lepszą przyszłość, bo nie oszukujmy się dzisiaj, że dzisiaj 100 tysięcy złotych nie leży na ulicy i nie wszyscy te 100 tysięcy złotych mają, nawet co by nie robił, czy po prostu on robi to, czy to, tak jak Artur mówi, a wiadomo, że gdzieś tam się wpakować jest moment i nie ma, i nawet nie zarobisz tego 10 czy 20 tysięcy złotych i możesz spędzić na wakacjach długo czasu, dlatego myślę, że tutaj taka dobra perspektywa jest dla tych chłopaków, którzy po prostu mogą się pokazać. Wiadomo, że też promocyjnie inne możliwości, bo wiemy dzisiaj Tyson. No tak jak Artur mówi, miał dużo propozycji, czy to z boksu, czy nagrywanie filmu, dzwonił już menadżer, widziałem już chyba menadżera ma. Dlatego myślę, że takie możliwości się otwierają i każdy może z tego skorzystać. A wiadomo, że też w tej gromadzie, czy Artur, czy ty, twoja osoba, czy innych, to wiadomo, że też to jest prestiżowo, który osoba, która przychodzi na gromadę, to też przychodzi też poznać trochę tego świata i znanych ludzi. Czy Maciek Turski, komentujący Grom D1, wiedział od tych pierwszych walk ćwierćfinałowych tego turnieju pierwszego, że właśnie Tyson jest faworytem numer jeden do wygrania całego turnieju? Kompletnie nie. Ja stawiałem na Michała Bławdziewicza, który przegrał z Tysonem w finale, a to wszystko za sprawą tego, że Tyson był reklamowany jako zawodnik uliczny, gdzieś bardzo agresywny, wywodzący się gdzieś z takiego półświatka chuligańskiego. Natomiast on wszedł do tego turnieju i pokazał, że to zaplecze bokserskie, o którym też się mówiło, i rodzinne również insynuacje gdzieś bokserskie, widać również w ringu. No, nastawiony na jeden mocny cios, natomiast pracujący bardzo dobrze na nogach, dynamicznie wskakujący, wyskakujący z uderzeniem, dociążający tylną nogę. I widać było, że te ciosy również ważą, i te mięśnie to nie są tylko dla efektu wizualnego, ale także potrafi to przełożyć w moc uderzenia. I przede wszystkim ten pojedynek ćwierćfinałowy pokazał, że Tyson będzie faworytem w kolejnych rundach. No i doszedł do finału i w finale już pokonał doświadczonego Bławdziewicza. Ty, Kuźmie, widzisz taki autentyczny talent do boksu? Tak, widzę, tylko tak jak jeszcze raz powtarzam, trzeba wybrać jedną drogę, nie da się wybierać tu i tu. I ma talent, ma wszystko, tylko mówię, trzeba zdecydować i się określić, bo ja mogę sam po sobie powiedzieć, kiedy skakałem po dwóch, że tak powiem, łapałem dwie skoki za jeden, za ogon, to w któregoś pięknego dnia przyszedłem na trening. Pozdrawiam kumpli, teraz kumpli z drugiej strony Błoni, czekali w 12 osób, pocieli, całe szczęście, że mówię, że wyszło jak wyszło, że mogę dalej boksować, a kto wie, jakby się skończyło, gdyby ten nóż poszedł gdzieś niżej, wyżej, tego nie wiadomo, dlatego mówię, nie ma czegoś takiego, zawsze, tym bardziej, kiedy masz szansę się pokazać w telewizji, twoja morda już nie staje się anonimowa jak kiedyś, mimo tego, i każdy, ja na przykład, będąc chuliganem, chociaż nie jestem, w ogóle nie chcę, żeby mnie kojarzyli z żadnym klubem, to jakbym był, pierwsze co bym zrobił, mamy Tysona na przykład, i to była pierwsza osoba, którą bym chciał na przykład, jakbym był z innego klubu, gdzieś sprawdzić, prawda? No, ale to muszę ci powiedzieć, że odebraliśmy sporo telefonów właśnie od kibiców innych klubów, którzy bardzo chętnie zmierzyliby się z Tysonem. Natomiast wracając jakby do tej Gromady 1, bardzo żywo, powiedziałbym, reagowałeś przy tym ringu 4x4, bo wiemy, że to jest malutki ring, jest tam bardzo ciasno, bardzo szybko można ten ring, powiedziałbym, połykać, skrócić go. Naszła cię taka myśl, że chciałbym tutaj jednak się sprawdzić, powalczyć, spróbować, czy niekoniecznie? Często rozmawiam o tym z Michałem Mateją, z moim przyjacielem, i on na przykład tu chciałby kiedyś zawalczyć w takiej gromadzie. I wiesz, ja mu mówię, Michał, no wszystko fajnie, tylko stary, tutaj pamiętaj, masz gołe ręce, i to nie chodzi o to, że ktoś cię trafi tą gołą ręką, tylko ty, pamiętaj, umiesz uderzyć, wiesz jak uderzyć, trafisz na czoło, a sam miałem tak złamaną rękę i wiem, czym to się wiąże, prawda? Ale gdzieś może kiedyś jakoś tak,
czemu nie? Tylko tak jak mówię, no, dla mnie zawsze patrzę na punkt zdrowotny. Miałem 4 razy operowaną tą dłoń i po prostu nie chciałbym kolejny raz, po prostu chyba, że to by była walka jakaś naprawdę fajna, fajna finansowo i fajna, jeśli chodzi o zawodnika. To czemu nie? Ja ostatnio gdzieś do tego grona zauważyłem, że znanych ludzi doszła Paige VanZant, która podpisała, Maciek, kontrakt z Bernacle. No nie mogła się dogadać z organizacją UFC, a finansowo Bernacle stoi bardzo wysoko, natomiast ale ja zobacz, nie wiem, jak ona będzie wyglądała po dziewczynie, która potrafi się bić, o dziewczynie, która jest ładna, o dziewczynie, która dobrze się sprzedaje w mediach społecznościowych i ona decyduje się jednak nie zmienić organizacji UFC na inną organizację MMA, tylko wybiera walkę na gołe pięści. Stawka. To tylko pokazuje, że te organizacje na gołe pięści w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii to już nie są organizacje, które stoją w drugim rzędzie za innymi sportami walki boksem czy MMA, ale też wychodzą już na pierwszy plan. No i Paige VanZant jest tego doskonałym przykładem. Nie potrafiła wynegocjować dobrych warunków satysfakcjonujących w UFC, patrząc na ostatnie wyniki w mediach społecznościowych. Bernacle wychodzi z ofertą, no i przekonuje dziewczynę, która wygląda jak z pierwszych okładek gazet, a zobaczymy, jak będzie wyglądała po pierwszym pojedynku, bo jednak te zniszczenia na twarzy mogą wyglądać brutalnie, a przecież pierwsza gala Grondy pokazała, że rozcięć nie brakowało. Mariusz, oprócz tych walk turniejowych, bo widzimy za naszymi plecami są już bohaterowie Grondy 2, patrzą na nas tutaj groźnie. Za chwilę pewnie zobaczymy taką drabinkę, może nawet nie drabinkę, tylko uczestników Grondy 2, bo oczywiście będzie przy okazji ceremonii ważenia, także ceremonia losowania. Przyjęliśmy taką, tutaj powiedziałbym, koncepcję, żeby to nie były imiona i nazwiska, tylko będziemy posługiwać się pseudonimami. To jest zdecydowanie łatwiejsze dla ludzi. Ali Dzidziuś, który miał wystąpić w Grondzie 1, następnie Maximus, wydaje mi się, że jeden z faworytów tego turnieju, ponadto Łazar, Don Diego, Hooligan, Punisher, a także Kojot, także widzimy, kto w tej Grondzie 2, w tym drugim półfinale. No Maciek tutaj widzę, że się uśmiecha, patrząc na Punishera. Na Punishera Łukasz Parowiec, no oczywiście znany zawodnik także ze świata MMA, ale ja bym zwrócił uwagę na Dawida Żółtaszka, bo to jest zaciąg z Wysp Brytyjskich, podobnie tak jak jest. Łukasz Parowiec i Dawid Żółtaszek też od 18 lat chyba bodajże już mieszka na Wyspach Brytyjskich. Miał okazję występować w kickboxingu dla już nieistniejącej organizacji DSF. Tam pokazywał się z niezłej strony. Mówimy o Maximusie. Tak, dokładnie. To jest Maximus, no nie brodacz, podobny do brodacza z pierwszej edycji. Natomiast zawodnik, który też chce sprawdzić się w tej formule walki, mówi otwarcie o tym, że dla niego motywacją są również pieniądze, ale przede wszystkim od zawsze marzył, żeby sprawdzić się tylko na pięści. Nie będzie to formuła bokserska, gołe pięści, ale mówi wprost, ja idę po zwycięstwo. No ja mam wrażenie, że to jest zawodnik, który może swoim doświadczeniem zajść naprawdę wysoko. Mamy kilka ciekawostek. Maximus w swojej pierwszej zawodowej walce K1 w turnieju Stand and Bang znokautował faworyta w czasie 5,3 sekundy pierwszej rundy. No to gdzieś tutaj świadczy i daje nam do myślenia, żeby nie mrugać, oglądając transmisję. Punisher, czyli Łukasz Parowiec, uczestnik turnieju, który ma największe doświadczenie w sankcjonowanych walkach na gołe pięści. Chyba w każdej formule walki Łukasz Parowiec ma największe doświadczenie. Ja miałem okazję z nim porozmawiać dłużej, no to powiedział, słuchaj, nie żadne pieniądze, tylko challenge, tylko wyzwanie, tylko chęć jakby kolejnego sprawdzenia się w kolejnej dziedzinie. Dzidziuś, proszę, zwyciężył w turnieju na gołe pięści w więzieniu Clover Hill, znajdującym się w Irlandii. Także... Fajne więzienia. No. Dzidziuś, ma psa o rasie Dogo Argentino, który nazywa się Kimbo, od słynnej legendy walk na pięści Kimbo Slice. No to generalnie te ciekawostki, Artur, one też pokazują, że, no, że ludzie tutaj no, mają, powiedziałbym, szalone głowy, przystępując do rywalizacji w tej Grondzie 2. No tak, no ale nikt normalny z całym szacunkiem no, nie będzie się brał na gołe pięści. Jeszcze to jest trudniej, tak? Bo to wiesz, na jedną walkę zawsze wykrzesasz siebie wszystkie siły, ale kiedy właśnie jest ręka złamana, oni dalej się z tym piorą, to nikt normalny nie jest. Widzimy. Don Diego pracuje w Państwowej Straży Pożarnej, także mamy tutaj, powiedziałbym, przedstawicieli innych dyscyplin sportowych, innych sportów walki. Mamy też ludzi, którzy na co dzień po prostu pracują, tak jak Bóg przykazał, od 9 pewnie do 18. Mamy też zawodników wywodzących się z tych środowisk kibicowskich. Ile tym razem, Mariusz, superfajtów?
No powiem szczerze, że chcieliśmy zrobić 3 superfajty i 2 superfajty mamy już złożone i powiem taką ciekawostkę, że chcieliśmy w Gromdzie 2 wystawić i Marcina Siwego, który po prostu... I Marcin Siwy się zgodził. I Marcin Siwy chciał. Marcin Siwy się zgodził, Marcin Siwy chciał, po prostu chcieliśmy dobrać rywala dla niego i niestety daliśmy sobie czas niby do dzisiaj, ale zobaczymy, przedłużamy jeszcze o jeden dzień, jeśli taki rywal się zgodzi dla Marcina Siwego, to go na pewno wystawimy, jest gotowy, trenuje, czeka i mówi, chce się sprawdzić. Myślę, że tutaj no wiadomo, że szkoda, nie szkoda. Marcin chce wyzwanie. Wiadomo, że w boksie ma już 21-0. Teraz chce spróbować w Gromdzie, żeby miał 1-0 i żeby wygrał. No ale mówię, no walkę w boksie zawodowym ma zaplanowaną na grudzień i myślę, że tutaj spokojnie by się wyleczył, nawet jakby się coś wydarzyło. Chłodny Marcin się, bo ostatnio mu jakoś szybko poszło, nie wiem, w pierwszej rundzie, tak? Tak jest, bo promocja, sława. Zaczepiam tak trochę Artura, bo wiadomo. Taki jest boks. Natomiast czy jest koncepcja, żeby w Gromdzie 3, bo prawdopodobnie mówimy o końcu roku, tak? Uda się to jeszcze, Mariusz, zrobić przed końcem 2020 roku? No na pewno byśmy chcieli, bo chcemy zakończyć ten rok na pewno sukcesem i myślę, I finałem, żeby to Tyson, w tym roku. Tyson czeka na rywala. Czy myślisz o tym, żeby pojawiły się też panie? Powiem tak, że myślałem i nawet tych zgłoszeń było bodajże, nie powiem, że dużo, ale chyba bodajże 4 czy 5 i stwierdziłem, że po prostu na tą chwilę na razie nie trzeba, zróbmy ten turniej i doprowadźmy do finału i później będziemy się tym zastanawiać, ale powiem, że myślimy o wprowadzeniu kategorii wagowych, bo myślę, że już na Gromdzie 3 przy finale Tyson i zawodnik, którego wyłonimy w dwójce, zrobimy kategorie wagowe. Myślę, że tutaj też wiadomo, musimy to przeanalizować razem i przedyskutować, ale te kategorie będą dobre ze względu na co, powiem wam na co, bo jak zgłoszeń było, załóżmy 300, to kategorii wagowych takich do 90 kg było 70%. A teraz myślę, że też to wakacje zrobiły, to tych zgłoszeń było troszkę mniej i kategorii ciężkiej, takiej, której po prostu napasowała do pierwszego turnieju, było dużo mniej. Dlatego też nie chcieliśmy poziomem odstępować od pierwszego, dlatego... Ale też ludzie zobaczyli te dysproporcje wagowe, które jednak no, mają znaczenie i Artur też o tym wie, przekonał się, zobaczmy. No na przykład tutaj mamy sytuację, porównanie warunków fizycznych Łazara z Dziedziusiem. Ja nie wiem, czy oni na siebie trafią, bo o tym będzie decydować losowanie. Natomiast zobaczmy, przyjęliśmy te 90 kilogramów jako heavyweight i Łazar ma 178 cm wzrostu, 90 kg, podczas gdy Dzidziuś 205 cm, 130 kg wagi. No to jest mniej więcej taka dysproporcja jak Adamek Miller za 40-45 kg. To było widać w ostatniej walce, na przykład kiedy walczył Wasyl z kickboxerem, kiedy próbował, podchodził, ale jednak i większa masa i, no i to doświadczenie ringowe, prawda? Więc to na pewno dużo daje, jak będą wyrównane szanse. Fajny pomysł na kategorie wagowe. Uważam, że też nokauty będą nawet w niższych. No bo zobacz, bo teraz dla ciebie też jest nawet dobra informacja z rynku brytyjskiego. Tony Bellu walczy o to, żeby usankcjonować nową kategorię 102 kg. To byłoby pewnie optimum, no bo Artur, umówmy się, cały czas byłoby ciężko z tymi 120-125. Masz rację, jestem w kontakcie z WBC, bo nawet od razu jak to zobaczyłem, napisałem tam, oni mówią, że pracują nad tym. Dzisiaj przeczytałem, że Bellu będzie tak jakby twarzą tego, uważam, że też będzie chciał zaboksować w takiej kategorii. To, co Bellu powiedział ostatnio, że fajnie wszystko, ja mogę z nimi walczyć, tak jak z Hejem, no ale z takim Wilderem, z takim Tysonem Fury, no to gdzie? I to by było coś fajnego. Tam by były naprawdę ciężcy zawodnicy, mocni, szybcy i kurczę, no nokauty, tak jak pancernik, miałoby się nazywać to pancerniki. Bardzo fajna rzecz. No, ja uważam, że coś się kończy i coś się zaczyna. Słuchajcie, Gromda 2 w piątek 28 sierpnia w Warszawie, tym razem w trochę innym miejscu. Też trzeba powiedzieć o tym, że przełożyliśmy datę z 29 sierpnia. To było związane z obecnością KSW 54, bo wiemy, że to jest suweren dzisiaj gdzieś na polskim rynku sportu walki, zwłaszcza jeśli mówimy o sprzedaży pay-per-view, ale myślę, że to będzie fajny weekend. 18 podejrzewam ważenie KSW, 20 rozpocznie się Gronda, dzień wcześniej ważenie Grondy, które też pokażemy na antenie kanału sportowego i następnego dnia KSW. Także dla kibica sportu walki to myślę, że to będzie dobry weekend.
No zdecydowanie. No, gala KSW 54 z dobrymi walkami. Dzień wcześniej przystawka też krwawa i na pewno tej krwi będzie więcej niż podczas gali KSW 54. No i nie będzie parteru. Nie każdy za tym parterem przepada. Wiemy, że w walkach na gołe pięści nie ma sędziów, bo tak naprawdę sędziowie są niepotrzebni. Piąta runda, dogrywka tak naprawdę, jeśli nie rozstrzygnięte na przestrzeni czterech rund pojedynki. Sędzia tylko potrzebny w przypadku, kiedy trzeba przerwać pojedynek po ciężkim nokaucie, kiedy zawodnik jest nieprzytomny, czy też nie jest zdolny kontynuować walki po liczeniu. No i pierwsza edycja pokazała, że warto chyba na to postawić. A ty, Maciek, przyporządkowując gdzieś zawodników uczestniczących w turnieju, mówię na bazie tej gromdy 1, masz już takie wyrobione zdanie, z której bazowej dyscypliny ktoś ma największe szanse akurat w walkach na gołe pięści, czy to kompletnie nie ma znaczenia? Mam wrażenie, że można wyciągnąć i troszeczkę z boksu, i troszeczkę z MMA, także kickbokserzy walczą troszeczkę inaczej bronią się za podwójną gardą. Niektóre nawyki przeszkadzają, tak jak to pokazał kickbokser, który dawał się zamykać w walce finałowej Tysonowi gdzieś na linach i to spowodowało w ostateczności porażkę przed czasem. Są plusy, są minusy zarówno z MMA, jak i boksu, a i tak walka na gołe pięści wszystko zweryfikuje. Może to taki frazes, natomiast tak to wygląda w praktyce. My tak sobie tutaj oczywiście teoretycznie staraliśmy wypunktować pewne rzeczy. Idealny puncher, walk na gołe pięści, odporność na ciosy, trzeba ją mieć. Szybkość wypadałoby, styl walki, siła pojedynczego ciosu, który też jest ważny, ale charakter i wytrzymałość to też jest istotne, bo to wszystko zaczyna się od tego, to oczywiście mamy style walki, no wszystko zaczyna się od tego, że tam Artur w tym 4x4 między tylinami trzeba stanąć właśnie, i ktoś jest po drugiej stronie i wiesz, po co on wyszedł. Właśnie to jest to, tutaj najważniejszy będzie charakter i przede wszystkim jak masz takie, możesz popatrzeć, jaki ten ring jest mały już wewnątrz, ja tam wchodziłem, to mówię, faktycznie, no robisz krok do przodu, jesteś zawodnikiem i nie ma uciekania, możesz zrobić jeden zwód, drugi, uniknąć jednego ciosu, ale trzeci cios dochodzi, tak czy siak. Dlatego na pewno siła i charakter to są dwie rzeczy. Odporność, wiadomo, no ale z drugiej strony, jak robisz unik, tak jak Tyson, bo on nie wchodził tak głupio do walki, że wchodził i tam cepy. Podchodził, kiwka, odejście. Także tam widać, że już te podstawy bokserskie są. To nie jest tak, że wyszedł, cepiasz i tam... Nie, też chłopak ma gdzieś, powiedziałbym, genetycznie poprzez swojego dziadka. Na pewno najbardziej wzbudza zainteresowanie właśnie ten mały ring. Tak jak mówię, nie wiem, jak to wygląda w telewizji, ale ja siedząc tam na żywo, no to faktycznie robisz za krok, ktoś do ciebie dochodzi, jesteś przy tobie, także nie ma szans na uciekanie, jest po prostu wojna i to jest fajne. Tym razem troszeczkę inny anturaż, inna sceneria, będą szybkie samochody, to mogę państwu obiecać, że oprócz tego ringu i świetnych fighterów zobaczymy tam naprawdę dobre samochody, gdzieś taka sceneria trochę jak z tego parkingu, szybcy i wściekli, także ten Fight Club gdzieś w otoczeniu dobrych, drogich samochodów. Przypominam, 27 sierpnia w czwartek oficjalna ceremonia ważenia, a także losowanie przed Gromdą 2. Te ceremonie będzie można także zobaczyć u nas na żywo, a więc na antenie kanału sportowego. Prawdopodobnie tutaj, znając Maćka, to zrobi nam jakieś ciekawe kulisy, jakiś osobny materiał, który też się będzie ciekawie oglądało. Natomiast dokładnie w piątek, krwawy piątek, 28 sierpnia 2020 roku, godzina 20, spotykamy się w studiu Gromdy. Będzie na pewno tam Artur Szpilka, taki cichy ambasador tego projektu, człowiek, który lubi to oglądać i lubi to współprzeżywać. Mariusz Grabowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Artur Szpilka, bardzo dziękuję. Maciej Turski. Dziękuję. Zaglądajcie też na ten link, bo pomagacie również kanałowi sportowemu, kupując dostęp do usługi pay-per-view podczas Gromdy 2 właśnie przez link kanału sportowego. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Widzimy się w piątek 28 sierpnia o 20:00.